niedziela. 18 dzień sierpnia. Czas na ostatnie akty letniego Grand Prix 2019 w Zakopanem na Wielkiej Krokwi. Redaktorze, co nas dzisiaj czeka? Dzisiaj z pewnością czekają nas niezapomniane sportowe emocje. Konkurs indywidualny, którego faworytami z pewnością będą biało-czerwoni z Dawidem Kubackim na czele. My tak tutaj marzymy, rozmawiamy, dywagujemy, a może właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy pierwsze polskie podium w zawodach najwyższej rangi. Dokładnie, chociaż o to będzie na pewno bardzo ciężko. Świetnymi lotami wczoraj popisali się Niemcy, Słoweńcy. Tilen Bartol, który ustanowił niesamowity nowy letni rekord Wielkiej Krokwi, lądując na 144 metrze. Ale wydaje się, że to nie jest limit, to nie jest granica, że tutaj na Wielkiej Krokwi przebudowanej da się bezpiecznie lądować jeszcze dalej. Dokładnie, no tutaj Junshiro Kobayashi w tym tygodniu popisał się bardzo odległym lotem. Widać, że można nawet lądować w granicach 150 metra. Pytanie w tym miejscu, na co pozwoli się jury? No, wydaje mi się, że nie będzie tutaj szaleństw, ponieważ każdy sobie zdaje sprawę, że to jest ostatni konkurs w Europie latem tak naprawdę, potem dopiero jesienią w Kinzigental, więc to raczej bezpieczeństwo będzie dzisiaj najważniejsze. Ilu Polaków, Piotrze, dzisiaj na starcie? Dzisiaj zaprezentuje się 7 biało-czerwonych, oczywiście to będzie 6 kadry A podopieczni trenera Michała Doleżala, a dołączy do nich Aleksander Zniszczą, członek kadry B. Kamil Stoch na pewno będzie chciał... Mówimy tutaj o takiej klątwie zakopiańskiej, ponieważ Kamil od dwóch sezonów w Pucharze Świata nie wchodził do drugiej serii. Dzisiaj troszkę wieje i troszkę się obawiamy, że może być tutaj różnie. Ale ja myślę, że Kamil jednak pokaże swoje. Pokaże, że tą klątwę, z której zresztą on się troszeczkę wczoraj tak naprawdę śmiał, jakoś postara się odczarować i dzisiaj popisze się naprawdę dalekimi skokami. Na pewno też powalczy o podium. Dawid Kubacki, murowanym faworytem do wygrania? Czy murowanym faworytem? No ciężko to powiedzieć. Wczoraj Polska była też murowanym faworytem do zwycięstwa, a skończyło się tak, się skończyło. Oczywiście trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że Musta popisze się naprawdę dalekimi lotami. Letnie Grand Prix powraca na Wielką Krokwię. Do tej pory po 3 razy wygrywali tutaj Gregor Schlierenzauer i Adam Małysz. Adam Małysz raczej dzisiaj nie wygra, ale Gregor Schlierenzauer wczoraj szokował. To były prawdziwe bomby, petardy jak za dawnych lat. Tak jest, Gregor jest w gazie, wraca do tej dobrej formy. Co prawda to jest lato i tych wyników nie można traktować do końca poważnie, ale z pewnością cieszy to, że Gregor ponownie czerpie wielką radość z tych skoków, emanuje tą radością i jest w stanie rywalizować z najlepszymi. Troszkę niespodzianką była dyspozycja Timiego Zajca wczoraj, który jakoś tak nie mrawo przez całą sobotę. To prawda, Timi Zajc nie latał najdalej, ale no tak jak już wspomniałem, jego koledzy z kadry jakoś go uzupełniają, również popisują się odległymi skokami. Myślę, że Timi też zepnie się na ten ostatni dzień rywalizacji na Wielkiej Krokwi imienia Stanisława Marusarza i zaprezentuje się z dobrej strony. Pogoda, jeszcze 3 słowa. Faktycznie wieje dzisiaj, bo tego nie było, to nie było odczuwalne w piątek, w sobotę. To nie jest wichura, zawody nie są zagrożone, ale są takie momenty, kiedy naprawdę czuć, że się zmienia warunek. Delikatnie wieje, tak. Wczoraj już te warunki były nieco loteryjne, co też mogli narzekać Piotrek Żyła i Kuba Wolny, którzy może nie oddali bardzo złych skoków, ale trafili rzeczywiście taką dziurę w powietrzu. Jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Ciężko w tym momencie stwierdzić, bo to też istnieje lekka różnica między tym, co my tutaj odczuwamy na dole, a co jest tam na poziomie progu, na poziomie setnego, 120 metra. No i meteorolodzy zapowiadają, że po południu, czyli w czasie konkursu, ma pojawić się słońce, ma się ocieplić. No i faktycznie jest dzisiaj taki letni klimat w końcu, bo do tej pory jesień tutaj. Tak jest. Miejmy nadzieję, że to słońce też zagości w naszych sercach i polscy skoczkowie pokażą, że można tutaj osiągać naprawdę wielkie, wielkie wyniki. No i na koniec, kiedy nareszcie ta muzyka w tle troszkę ucichła, ogłoszenie parafialne, kto wystartuje w Hakubie? Otóż kadra B. Maciej Maciuciak ogłosił, że do Japonii już po weekendzie polecą Paweł Wąsek, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczą, Klemens Murańka oraz Kasper Jurożek, dla którego będzie to pierwsza taka eskapada daleka. Tak jest. No widać, że tutaj sztab szkoleniowy nie oszczędza naszych zawodników, ale też ta walka jest jakiś cel, bo oni również walczą o te dodatkowe miejsca, czy to w Pucharze Kontynentalnym, czy o walkę o miejsce w Pucharze Świata. Cichutko się zrobiło nagle, niepostrzeżenie, jakoś tak szokująco. Czujemy się niezręcznie. Czujemy się niezręcznie, troszkę nas to onieśmiela wszystko. Natomiast tak, kadra B zbierze doświadczenie w Japonii, a kadra A, z tego co wiemy, nareszcie uda się na urlop, ponieważ oni są w ciągłym treningu od planicy. Troszkę nam żal chwilami już naszych skoczków. Tak jest, no co prawda tam Kamil Stoch chyba miał troszeczkę dłuższą tę przerwę, ale myślę, że wszyscy zasługują na urlop, no choćby z tego względu, jak tutaj się prezentują i pokazują naprawdę wielką formę. Widać, że są w gazie, są w takim treningu dość intensywnym, można powiedzieć. Czy to właśnie te starty, czy to cały czas właśnie
mocny trening. No, zasłużyli na pewno na urlop. Wokalistka, która nas tutaj zabawia w tym świecącym ortalionie, zapowiada, że zaraz śpiewa dalej, więc będziemy kończyć. W samo południe seria próbna, 13. pierwsza seria oceniana. Transmisja w TVP, w Eurosporcie. No i my zachęcamy jak zawsze na jaki portal? Oczywiście na skijumping.pl. Śledźcie nas na Twitterze, Instagramie, Facebooku, oczywiście na YouTubie. 5+, żeby w takiej formie jak ty byli nasi skoczkowie, to będzie dzisiaj wspaniale. Tak jest, 5+ też dla Dominika. Piosenki o miłości są najpiękniejsze.